Dzisiaj odpowiem na Wasze kolejne pytania. Bardzo się cieszę, że tamten film Wam się spodobał. Jeżeli jeszcze go nie widziałyście, to link do tego filmu będzie w opisie, albo może tutaj, chociaż nie wiem, czy tutaj będzie, zobaczymy. I dzisiaj właśnie przychodzę do Was z drugą częścią, mam tylko teraz dwie strony już, z pięciu się zrobiły dwie, więc mam nadzieję, że szybciej to przelecimy niż w ostatnim filmie, bo ostatni film trwał aż 25 minut, więc zaczynamy. Ulubieni vlogerzy, bez których nie możesz żyć, oczywiście to jest w cudzysłowie, bez których filmów, dobra. Więc jak już wiecie, moją ulubioną vlogerką wszechczasów jest Nicole Goiriero. Nigdy nie mogę wymówić jej nazwiska, ale właśnie to jest moja ulubiona vlogerka. Poza nią jeszcze jest oczywiście That's Hurt, Annie Jeffrey, Claire Marshall, Hey Claire, ale to chyba już jest teraz ta sama osoba, tak mi się wydaje. Jeszcze jest chyba Heidi Cupcake. I jeszcze jedną chciałam dziewczynę powiedzieć. Teraz już nie pamiętam. No i jeszcze jest oczywiście Shirley Benyang, Britpop Princess i dużo jest takich fajnych dziewczyn, ale to przede wszystkim amerykańskie jednak. Wiem, że nie masz telewizora, ale oglądasz jakieś dodatkowe programy oprócz Top Geara i chyba National Geographic? Tak, oczywiście oglądam te dwa programy. Jeżeli chodzi o National Geographic, to oglądam filmy z tego kanału, z tego kanału? Tak, z tego kanału na YouTubie. Po prostu sobie wpisuję National Geographic. No i wyskakują mi różne filmy i tam sobie oglądam. No i oczywiście Top Geara, oglądam też Pamiętnik Wampirów. Ale najczęściej właśnie sobie wpisuję National Geographic na YouTube i tam wyskakuje mi masa różnych fajnych filmów. Jaki sklep zagraniczny chciałabyś, aby pojawił się w Polsce? Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to Forever 21, ale też na przykład chciałabym, żeby Top Shop był we Wrocławiu, a nie tylko w Warszawie. Jaką obecnie piosenkę słuchasz non-stop? To słucham kilka, bo słucham Riany What's Now, One Direction, Story of My Life i teraz cały czas też słucham House Party, ale nie wiem, kogo to jest. Skąd bierzesz pomysły na zdrowe posiłki? No to przede wszystkim z różnych gazet, z różnych blogów na internecie, po prostu z różnych przepisów, jakie tam znajdę. Albo czasami też niektóre sobie po prostu sama wymyślam, czyli łączę składniki, które lubię, no i coś mi wychodzi. Kogo był pomysł, aby założyć The Shape Style? No oczywiście mój, ja chciałam to założyć i nie chciałam, bo pytałyście się mnie, po co założyłam kanał, skoro mogłam tutaj na tym kanale też rzucać te filmy. Nie chciałam, ponieważ mój taki pierwszy zamysł był taki, żeby ten kanał był taką odrębną częścią, ponieważ nie chciałabym mieszać z racji tego też, że na samym początku chciałam rzucać częściej te filmy na The Shape Style. Niestety nam się to nie udaje, no bo jak już Wam wcześniej tłumaczyłam, Alan studiuje, ja studiuję i całkowicie nasze plany się w ogóle nie zgrywają, więc no tak ciężko jest nam się zgrać, by razem nagrać cokolwiek. Jeśli miałabyś używać kosmetyków tylko jednej firmy do końca życia, którą byś wybrała? Jeżeli chodzi o taką droższą, to chyba bym wybrała MAC-a, bo naprawdę jest godne polecenia i w sumie nie ma takiego produktu, który mi się nie podoba, a który jest z MAC-a. A jeżeli chodzi o taką drogeryjną, to chyba bym powiedziała L'Oreal. Chyba tak, bo w sumie bardzo lubię ich podkład i tusz do rzęs i szminki, a to jest najważniejsze i cienie oczywiście. Bronzera, różu nie miałam, więc nie mogę się wypowiedzieć. Gdzie najczęściej spędzasz swój wolny czas? We Wrocławiu, oczywiście w mieszkaniu. Czy jesteś zazdrosna o Alana albo on o ciebie? Może trochę, ale zazwyczaj nie dajemy sobie powodu do tego, więc nie musimy tego za często okazywać. Masz czasami taką blokadę w nagrywaniu, że nie masz ochoty w ogóle nagrywać? Zdarzyło może mi się tak w moim życiu vlogowym ze 2-3 razy, że naprawdę mi się nie chciało. Ale tak to raczej zawsze robię to z przyjemnością i nie zmuszam się. Oczywiście wtedy, jak mi się nie chciał, to nie nagrywałam. Jak Ci się zmotywować i zmobilizować do pielęgnacji ciała, czyli balsamowanie ciała i peelingi? I ja miałam na początku nie odpowiedź na to pytanie, bo ja sama jestem w tym sierotą i kompletnie mi się nic nie chce. Jeżeli chodzi o peelingi, to peelingi jeszcze robię, bo po prostu myję się i od razu peeling i później się myję i nie mam z tym problemu, jeżeli ten peeling stoi przy balsamie, to zawsze pamiętam, żeby to użyć. Natomiast balsamy przy żelu pod prysznic. Natomiast balsamy jest mi bardzo ciężko użyć, ale ostatnio znalazłam świetny trik.
ponieważ mam taki nowy balsam. Nie mam go tutaj, ale pokażę Wam go w ulubieńcach, bo jest świetny. Właśnie mam taki balsam i on tak cudownie pachnie, że ja aż sama chcę go używać, bo on jest tak rewelacyjny i po prostu tak świetnie pachnie, że po prostu... Cały czas mówię po prostu. Wybaczcie. Że nie mogę się po prostu... Że nie mogę się powstrzymać, żeby właśnie go nie użyć. Dlatego moim takim trikiem albo sposobem na zmotywowanie się to jest właśnie zakupienie balsamu, który naprawdę rewelacyjnie pachnie i może na początku nie musi jakoś tak nie wiadomo jak nawierzać, bo musicie się po prostu wdrążyć w ten etap balsamowania, a jeżeli Wam będzie to pachniało ładnie, to po prostu będziecie to robić z przyjemnością. Taki jest mój pomysł. Co z filmikiem, jak robisz sobie koka? Jest już na kanale. Czy jesteś butowniczką? Raczej nie. Mam parę butów, ale nie jest to tak, że... Zobacz, jakie buty już muszę je kupić. Jak wyglądałaś, jak byłaś mała? Plus zdjęcie. Jak byłam mała, byłam taka troszeczkę pulchniutka. Nie byłam gruba nigdy, ale miałam taką pulchniatą twarz, szczególnie jak się uśmiechałam. I kiedyś wrzuciłam Wam zdjęcie na Face'a, jak wyglądałam, jak miałam chyba 4 lata. Czekajcie, muszę się podrapać. Więc tam możecie zobaczyć. Oczywiście linki do wszystkich moich social media, gdzie jestem, są w opisie. Jak Ci się mieszka z Alanem? To mocna próba związku. Jesteście świetni, dziękujemy. Bardzo dobrze mi się z nim mieszka, nie mam jakiegoś problemu, nie kłócimy się zazwyczaj. My w ogóle się bardzo rzadko kłócimy, więc no, nie mamy takich problemów. Jaki jest Twój największy problem z włosami? No to chyba troszeczkę suche tutaj końcówki, bo... No bo są trochę suche, no ja staram się je nawierzać, ale... ale jest ciężko dosyć. Przepraszam, że tak cały czas ruszałam włosami, już nie będę. Teraz sobie poprawiłam i już nie będę nimi ruszać. Podobają Ci się figury anorektyczek, czy wolisz jednak umięśnione kobiety? Nienawidzę ciał anorektyczek. Dla mnie one są takie przerażające i ja nie wyobrażam sobie, jak można się do... jak można dojść do takiego w ogóle stanu. No... Nie mogę po prostu. Natomiast czy wolę jednak umięśnione kobiety? Zdecydowanie uwielbiam, kiedy kobieta jest umięśniona i ja też właśnie do takiego ciała dążę, dlatego tak zdecydowanie. Bo jeszcze jest taki pośrodku, po prostu zwykła osoba szczupła. Tak i nie, też nie chcę, bo jednak wolę mieć dosyć spore umięśnienie. Ale nie takie jak takie kobiety, które chodzą na takie różne konkursy, gdzie są takie całe brązowo-złote. Nie, aż tak to nie chcę. Spokojnie. Czy to Twój naturalny kolor włosów? Tak, to jest mój naturalny kolor włosów, ale tutaj znowu dzisiaj widzę, że jestem taka bardziej ruda. Nie jestem aż taka ruda. W sumie zaraz Wam powiem, czy jestem. Nie, jestem taka bardziej, tu jestem bardziej ruda niż w lustrze. Ja mam taki typowy średni blond. O tak bym powiedziała. Jak myślisz, jaki jest odpowiedni wiek, żeby zacząć się malować? Ja bym powiedziała, że spokojnie 18 lat, może 17 w tych czasach. I ja na przykład bardzo żałuję, że zaczęłam się tak szybko malować i bardzo chętnie zaczęłabym dopiero teraz odkrywać te tajniki makijażu, natomiast nie wyszło mi to, bo ja wiem, jak to jest, kiedy wszystkie dziewczyny w klasie się malują, no to Wy nie chcecie być gorsze i też się malujecie. Ale jeżeli macie ładną cerę, to chociaż nie używajcie podkładu i na przykład sam tuż do rzęs i jakiś balsam lekko koloryzując i to wszystko. Jeżeli macie ładną cerę, naprawdę nie nakładajcie podkładu ani żadnego kremu, no bo po co? Co chciałabyś dostać w tym roku pod choinkę? Nie mam żadnych takich marzeń w sumie. Chciałabym dostać Clary Sonic, ale tego na pewno nie dostanę, więc tak sobie mogę mówić. Co poradziłabyś dziewczynom, które zaczynają swoją przygodę z kosmetykami, jak najszybciej zdobywać wiedzę na temat kosmetyków? No na pewno to, co poradziłam, to przed chwilą powiedziałam, czyli nie używajcie podkładu, jeżeli jeszcze jesteście młode i macie spoko cerę. A gdzie najszybciej, jak najszybciej zdobywać wiedzę na temat kosmetyków, no to na pewno filmy na YouTubie. Ja się z nich dowiedziałam miliona rzeczy i no i naprawdę... Najlepszą rzeczą to właśnie jest YouTube. Nie żadne książki, no na książkach też możecie coś dowiedzieć się, ale jednak kiedy oglądacie filmy na YouTubie, to też widzicie, jak to praktycznie wygląda. I trochę teorii, i trochę praktyki, a w książce zazwyczaj macie teorię i tam praktykę taką suchą, bo po prostu zdjęcia, jak na przykład kreskę rysuję, no ale nie widzicie dokładnie, jak ona rysuje. Lubisz One Direction? No, lubię tą ich piosenkę, ale w sumie nie pałam do nich jakąś wielką miłością, raczej są oni mi obojętni. Herbata czy kawa? Zdecydowanie herbata, nie piję w ogóle kawy.
Jakie dziewczyny na YouTubie polecasz oglądać, które są według Ciebie warte subskrypcji? No to już te dziewczyny, które Wam polecałam w pierwszym pytaniu. Czy prezenty pod choinkę kupujesz na ostatnią chwilę, czy zbierasz przez cały rok? Na pewno nie zbieram przez cały rok, ale przez ostatni miesiąc. Dla Alana już mam prezent, dla mojej mamy w tym tygodniu pójdę kupić i w sumie nikomu innemu więcej prezentów nie kupię, więc kupię tylko dwa prezenty, więc nie mam tak dużo. Jesteś typem do maturki czy imprezowiczki? Zdecydowanie do maturki, wolę siedzieć w domu, szczególnie zimą. Latem to wolę sobie, lubię sobie wychodzić, ale niekoniecznie na imprezy. W sumie w moim życiorysie we Wrocławiu byłam na imprezie 3 razy. Jestem już 2 rok, więc trochę słabo, ale nieźle, mi to nie przeszkadza. Jakie jest Twoje wymarzone miejsce do mieszkania? Chodzi mi o miasto. Nowy Jork albo Londyn. Albo Los Angeles. No. Jak rozpoczynałaś blogowanie? Zakładam, że byłaś osobą anonimową. Jak to się stało, że tak dużo ludzi Cię ogląda? Jakie były początki? Myślałaś, że to Ci się uda... dożyłaś do tego. Ciężko mi jest powiedzieć, jak mi się to udało, ponieważ na pewno nigdy w życiu nikt mnie nie polecił, więc do wszystkich tych 21 tysięcy chyba, jak będziecie to oglądać, już będzie 21 tysięcy, za co dziękuję. Udało mi się do tego dojść samej, nikt mnie nigdy nie polecał, ja jestem dumna z tego, gdzie teraz jestem i ile mam tych widzów i ile mam Was. Ilu mam Was i jaką mam liczbę wyświetleń filmu, więc ja się z tego bardzo cieszę. Na pewno nie myślałam, że uda mi się dojść do aż tak wielkiej liczby. Szczególnie z wiedzą, jaką miałam na początku. Teraz już jest trochę lepiej, ale no i tak nie wiem wszystkiego, i tak nie jestem specjalistką, nie studiuję ani kosmetologii, ani jakiejś mody czy czegoś takiego. Więc nie jestem aż taką na przykład specjalistką, jak niektóre dziewczyny, które vlogują. Więc i tak się cieszę z tego, gdzie jestem i jestem z siebie dumna. Co sądzisz o Wrocławiu? Polecasz jako miejsce do mieszkania, studiowania? Na pewno, świetne miasto, ja uwielbiam Wrocław i wydaje mi się, że jest to najlepsze miasto w całej Polsce. Oczywiście osoby z Warszawy powiedzą, że Warszawa jest najlepsza, osoby z Krakowa, że Kraków jest najlepszy. Ja byłam wszędzie w tych większych miastach i no na razie najbardziej podoba mi się zdecydowanie Wrocław. Jak to jest z utrzymaniem się tam? Podobno jest drogo. Wydaje mi się, że nie jest aż tak wcale drogo, no na pewno jest drożej w Krakowie czy w Warszawie. A to są w sumie takie 3 największe miasta, no jeszcze Poznań, ale ja do Poznania nigdy żadną miłością nie pałałam. Więc dla mnie Wrocław wcale nie jest taki drogi, nie jest taki normalny jak w Żarach, tyle że tutaj muszę jeszcze zapłacić za no więcej niż w Żarach za mieszkanie. To znaczy w Żarach mam dom, ale to nieważne. No i jeszcze tutaj muszę doliczyć oczywiście środki transportu, czyli komunikację miejską. Co można robić po Twoich studiach? No to oczywiście praca w agencjach różnych, czy agencja kreatywna, czy interaktywna, czy 360 stopni, to są różne już agencje. No właśnie w agencjach albo w jakiejś korporacji dużo jest możliwości. Lubisz kosmetyki z Avonu? Jeśli nie, to jaka firma odpowiada Ci najbardziej? Nie mam nic do Avonu, ale jakoś ani nie zamawiam z nich, ani nic. Tam nie mam takiego, co mnie ciągnie, co zawsze muszę mieć z Avonu. A jaka firma mi najbardziej odpowiada? No to oczywiście MAC, L'Oreal, Max Factor jest też fajny, ale nie mam dużo rzeczy, wiem tylko, że dusze są fajne. I błyszczyk. W sumie, no, może być. Gdzie jestem? Mieszkasz w mieszkaniu Alana, bo na początku studiów było inne. To nie, to jest mieszkanie, które wynajmujemy wspólnie, a na początku wynajmowałam z 2 dziewczynami. Czy uważasz, czy zawsze miałaś taką zgrabną sylwetkę, jak często ćwiczysz? Zazwyczaj nigdy nie byłam gruba, na pewno nigdy nie byłam otyła, ani właśnie gruba, ani no większa. Byłam taka większa niż normalna w przedszkolu, albo w pierwszej klasie podstawówki, ale to była normalna waga dla dziecka. A potem już byłam cały czas szczupła. Teraz na początku studiów trochę mi się przytyło, ale już teraz też wróciłam na dobre tory, więc raczej tak. Dalej. Czy uważasz, bądź też inni mówią Ci, że jesteś rozpieszczona? Nie uważam. Pytałam się Alana, czy uważasz, że jestem rozpieszczona? Powiedział, że nie, więc jest dobrze. Czy masz jakieś fobie? Oj, mam. Strasznie boję się być sama w mieszkaniu, strasznie boję się ciemności, strasznie boję się pająków, strasznie boję się owadów, strasznie boję się
że ktoś mi się włamie do mieszkania, szczególnie tutaj. W domu jakoś w żarach się nigdy nie bałam, natomiast tutaj się bardzo boję. Boję się meneli, boję się wszystkiego. Tak mogę powiedzieć. Czy lubisz horrory i jaki jest twój ulubiony? Uwielbiam horrory i chyba najbardziej lubię egzorcyzmy Emily Rose, ale też wszystkie takie właśnie horrory oparte na egzorcyzmach, też strasznie je lubię. Albo Mama, albo Sierociniec, albo jeszcze jakiś film ostatnio. Ale już nie pamiętam. Ile zajmuje tobie przyszykowanie się rano do szkoły? Średnio godzina z wyjściem, z dojściem na autobus, z jedzeniem śniadania, z umyciem się, z pomalowaniem się, z obejrzeniem filmików na YouTubie. To jest godzina. Pamiętasz jaką miałaś... Coś, czy ćwiczysz na przykład na brzuch, uda i tak dalej? No, ćwiczę każdą partię swojego ciała i jeżeli jesteście zainteresowane, jakie ćwiczenia wykonuję, to zapraszam Was na kanał The Shape Style. Link jak zwykle w opisie i tam jest taki cała playlista z tym, co obecnie robię. Musiałam na chwileczkę przerwać, bo musiałam zniżyć trochę rolety, bo tu już mi słońce dawało. Dzisiaj nagrywam bez lamp, bo jest taka piękna pogoda. Dobra, dalej. To już mówiłam. Pamiętasz, jaką miałaś sukienkę na pumetku? Aha, ja myślałam, że na studniówce. Na pumetku. Aha, na pumetku miałam taką sukienkę. kupiłam ją sobie w Grecji, jak byłam. Taką tutaj, tutaj była związywana, tu miała koraliki. No i dalej było opuszczone i miała takie falbany, więc tak jak robiłam, to tak... No, fajna była. Ale była krótka. Jakie były twoje pierwsze kosmetyki? Czego zaczęłaś używać na samym początku i jak to używałaś? Patrząc z perspektywy czasu, co sądzisz o tamtym make-upie? Na początku, kiedy jeszcze w ogóle się nie powinnam malować, to ja oczywiście używam niebieskie, cienie różowe, taki kolor na oczach był, że ojej. I to było gdzieś, ale to oczywiście nie używam tego na co dzień, tylko jak gdzieś wychodziłam. Albo byłam na obozie, to też chciałam zabłysnąć i sobie malowałam takie piękne kolory. Ale to było gdzieś w podstawówce. W gimnazjum już trochę ogarnęłam i już się w takich kolorów nie używałam. I używałam tuszu do rzęs, ale mama mi zabraniała, ale i tak używałam. Później zaczęłam używać od razu podkład z Liren i to jeszcze intensywnie kryjący, więc w ogóle porażka. I żałuję do tej pory, że wtedy już zaczęłam używać, bo nie potrzebowałam, bo miałam naprawdę ładną cerę. No, ale ogólnie to porażka była. Szukałaś mieszkania we Wrocławiu jak mniej więcej... O, wiecie, że już jest koniec? Szukałaś mieszkania we Wrocławiu jak mniej więcej wyglądają ceny wynajmu w tym mieście? Ano szukałam i ceny są, zależy gdzie. Jeżeli w centrum, no to jest trochę drożej. Nam akurat udało się, bo mieszkamy prawie w centrum i płacimy taką spoko kasę, jak za centrum i za takie mieszkanie. To nawet spoko jest. A normalnie ceny to wahają się tak 600, niżej tak za 500 zł wynajmiecie, ale taki cały w drewnie. Jeżeli lubicie taki style, to spoko. Więc 500, tak wzwyż ile już chcecie, możecie nawet zapłacić 5 milionów za Skytowera, albo i nawet więcej, nie wiem po ile tam są, nie no, chyba za miliony jest mieszkanie w Skytowerze, więc jak chcecie, to możecie sobie tam pójść i wynająć, bo sądzę, że jeszcze jest wolne. No to właśnie takie normalne ceny, już teraz serio mówię, normalne ceny to jest tak średnio 500, raczej niżej nie zejdziecie, chyba że chcecie dojeżdżać do na uczelnie z 2 godziny. No tak do 800, 900. Myślę, że taka cena jest optymalna. No i ostatnia firma... Ostatnie pytanie. Czy zrobisz filmik i pokażesz, jak ćwiczysz? Te ćwiczenia, które ja wykonuję, macie właśnie na tym kanale i na razie nie chcę tego robić, bo wiem, że kiedy ja pokażę takie ćwiczenia, jakie ja wykonuję, jakbym sobie na przykład wymyśliła jakieś takie ćwiczenia, to wiem, że na pewno ktoś się do mnie przyczepi odnośnie sposobu wykonywania tych ćwiczeń. Ja wiem, że ja nie jestem profesjonalistką, ja wiem, że ja nie każde ćwiczenie wykonuję poprawnie, dlatego nie chcę Was wprowadzać w błąd, jeżeli chodzi o złe wykonywanie ćwiczeń. Może kiedyś, jeżeli spotkam się z jakimś trenerem i uda mi się jakoś na przykład dowiedzieć się, jak powinno się dane ćwiczenia naprawdę poprawnie robić, no to może wtedy, a to na pewno za parę lat, kiedy już ogarnę to wszystko i wtedy może. Natomiast teraz na pewno nie. Ok, więc to już wszystkie pytania.
Dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. Dziękuję Wam przede wszystkim za to, że zadaliście mi te wszystkie pytania i za to, że mogłam nagrać dla Was dwa filmy. Mam nadzieję, że troszeczkę więcej się o mnie dowiedziałyście. I to chyba wszystko. Dziękuję Wam już jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się i buziaczki. Pa!